Cześć, witajcie w kolejnym odcinku Łowców Skarbów. Razem ze mną jest kolega Blaze 2013, który już pokazywał u mnie bitwę. Powiedz mi, przypomnij, na czym była ta bitwa? Na super pershingu. Na super pershingu. No, tym razem E75. Powiedz mi coś na jego temat. Oprócz tego, że jest dziewiątką. Według mnie najlepsza dziewiątka. Rypnięcie ma, odbija. I całkiem mobilne. No, właśnie widać, pod górkę ledwo ciągnie. Na podwórkę nie, ale z górki albo na prostę, to po 30-40. I ogólnie ten pancerz, tutaj będzie widać, jak będzie tingać. No pancerz jest magiczny rzeczywiście na tym czołgu. I on ma rzeczywiście bardzo mocno skontowany ten przedni pancerz. Przy okazji jest tam 160. I nawet dół potrafi, jest odpowiednio skontowany, potrafi rykoszetować nawet duże ciała, tak? Powiedz mi tak. No? 704 nieraz się ode mnie pinknął od dolnej. Leżyłem, skontowałem, jeszcze bokiem wyjechałem. Wiesz, mówisz najlepsza dziewiątka. Tutaj jest przeciwko tobie Conqueror, który moim zdaniem też nie jest złym czołgiem. Tutaj akurat... No, może zagrozić. No, czas szybciej przeładowywuje, działko ma niesamowicie celne. Celniejsze jest niż tutaj to działo, ten mouse gun. Tylko że kolega konkurorze to troszeczkę cię zignorował z tego co widzę i dlatego... Nie był ogarnięty. Aha. Nie wiecie w kogo strzelam. A, no tak, okej. Okay. No, dokładnie, się troszeczkę nie bardzo wiedział, co zrobić. No dobra, zobaczmy teraz, no masakra, teraz to masz tutaj taką strzelnicę. A ja się właśnie bałem, czy nie wyjadą na nas. A ten obiekt tyle przyjął tych strzałów na klatę. Co cię tak obija tam? Tygrys jedynka. A ja go zignorowałem. Myślałem, że ten Inz wreszcie wyjedzie po niego. Sprawdzę, czy jeszcze strzała. Mówiłeś tak, do tej pory grałeś z lufą stokową. Oj, wylosowało słabo, 514. Znaczy, wylosowało dobrze, bo tutaj średni damage jest 490, tak? Tak. I teraz będzie ten strzał, dzięki któremu mógłbym mieć jeszcze jeden medal. Powinno więcej wylosować. No, przed chwileczką 514, teraz 446. No to jest trochę właśnie... To boli. No. Bo ten reload jest bardzo długi. To te 13 sekund. 13,25. Albo ładuje z 9 niecałe. No dokładnie. Powiedz mi tak, bo ty mówisz, że idziesz jak burza z tym czołgiem. Bardzo ci zależy na setce, czy tak po prostu chcesz... Nie, po prostu lubię tym czołgiem grać i cały czas po prostu tym gram. Na setce mi nie aż tak zależy, bo wiem, że tam będę musiał trochę golda używać, a teraz ale... nie mam pręgi. Ja ci powiem tak, bo ja spotkałem kiedyś człowieka, który... miał chyba coś koło 7000 bitew na E75. Także to jest chyba taki czołg, który kto wie, czy nie warto zostawić w garażu. Ja go zostawię na pewno. 13,24. W tym momencie. A, i z drugi z Golda już załadował, no ale i z drugi to nie miał innej możliwości, no bo standardowa penetracja jest zbyt mała, żeby czekolwiek ci mógł zaszkodzić. No, miał, to załadował, nie? Powiedz mi tak, bo ty jesteś ogarniętym graczem i to jest twoja która dziewiątka, także z jaką dziewiątką porównujesz E75? Z E8, T30, M103. Też ja już nie za bardzo pamiętam, jak mi się grało M103. Ale dobry był, pamiętam. A tak, jakby to powiedzieć. Nie mogłem wyjechać bezpośrednio na tyle czołgów jak teraz, ponieważ ta wieża była papierowa. Bez 30 to bym wyjechał, ale długi reload, a ISM-8 bym nie opuścił armaty. E75 ma dobre opuszczenie działania, tam jest chyba minus ile stopni? 8? Nie wiem dokładnie, ale dobrze opuszcza. Dobrze, puszę. Z tym, że jest jeden malutki problem, nie? Ta wieża jest trochę papierowa. A własne chyba nie tak bardzo. Chyba bardziej kwestia tego, że nawet przód tej wieży jest dosyć pod kątem prostym praktycznie. I jeżeli ktoś dobrze przymierzy, to ona przyjmuje wszystko, nie?
Nie do końca. Czy bardziej włas? Z działa tego przebije się przeciwną E7-5. Ale z apeków czasami tak, a czasami nie. Zależy losowo, ile wylosuje penetracji. Znaczy, no, jest kwestia chyba bardziej przyjęcia na jarzmo, więc to jest tylko bardziej taka zabawa. Widzę, że masz jednego hajeka, którego w tym momencie. Tak się właśnie zastanawiałem, czy przeładujesz. 13 tak, sekund. Te hajeki się bardzo przydają. Nieraz mam sytuację, że spotykam na przykład SET, tam ma 30 hapsa, bo muszę specjalnie gold ładować. To załaduje hajeka i rytmę. No, wtedy jest praktycznie obojętnie, gdzie byleby nie w okolicach lufy, tak? No. A i pod górkę, dobra. Powiedz mi tak, jeżeli on jest szybki, da się nim terenować? Da się. Ale na przykład, jakbym miał ramować taką lorkę, nie wiem, gdzie, na Westfieldzie, jakbym zjeżdżał tam w stronę kapa, to ona się zdąży cofnąć, więc nie do końca. A jak się zramuje, to potężnie tak. No nie jest to na pewno jakieś E50 albo 50M, ale no sądzę, że to też masa robi swoje, nie? No teraz oni nie będą nic w stanie mi zrobić. I te 395 to będą jedyne obrażenia, jakie przyjąłem. To znaczy, to jest fałka, która jest przed E75, tak? Ona ma tak samą lufę, że nie jest w stanie ci nic zrobić, czy oni po prostu też tak nie bardzo wiedzieli, co zrobić? To jest fałka pod Mausem. Aha, pod Mausem. Aha, okej. Okay. Tygrysa przed chwilą pokonałem, ale on ma taką. Fałka ma taką samą wieżę. Można walić tutaj na boki, tu gdzie celuje, albo tutaj w środek. Wszędzie wchodzi, bo to jest wieża. Słaba jeszcze. Ta za 75 dopiero już jest twarda i tą, co ma pod Maus. No pod Maus w tym momencie to jest, ja nie wiem, co oni zrobili, to już zrobili E75, nie mówili wszyscy, że była OP, jeśli chodzi o pancerz, ale powiem ci szczerze, że no T57 Heavy w dolną płytę, od dołu i tego nie można było przebić. Normalnie ja nie wiem. Nie, to jest taki OP czołg teraz, to jest najlepsza dziewiątka, ale zależy, jaki gracz w niej gra, bo pomidorki wyjeżdżają bokiem. A jak gram E4, to się dosyć często teraz dzieje, to po prostu golda ładuje i mu rypie w górną płytę. Wszystko wchodzi. Jeszcze jak był ten bonus, był ten czołg miesiąca, chyba czy jakoś tak to się nazywało, E4 to tylko na goldzie jeździłem. Wyjeżdżam i po prostu górna płyta Mausa. Mówi, że dawał radę wszystko, tak? Tak, E75 też powinienem przebić na górnej, bez problemu. E75 jednak ma bardziej magicznie ten pancerz no i często potrafi jednak dingować. Aha, no tak, bo przecież tak się patrzy, gdzie to jest, a to jest spotkaniówka, więc kap jest zupełnie gdzie indziej. 6 fragów już masz, ponad 7000 damage'u. No, tu akurat wiedziałem, że on będzie, bo był wyświecony na K. Dwa chyba. Aha. I teraz przeciwna E75. Nie wiedziałem, ile miała hapsa, więc załadowałem golda. Aha. No, no. Na JG Panterę to akurat nie był potrzebny, bo ona jest. Jeżeli tylko nie schowa dołu, to jest łatwo do przebicia. Oczywiście nadbudówka potrafi dużo odbić, ale dół jest miękki. Ale faktycznie tutaj w tym momencie gold jest jak najbardziej wskazany, bo druga E75 nie wiadomo tak naprawdę, ile ma HP, nie? O. Nie. A to też jest takie dziwne, że na apeku czasami wejdzie w dół, jak stoi prosto, jakby to powiedzieć. Na wprost stoi się E75-kami, to czasami wejdzie, a czasami nie, to jest loteria. Niby jest tyle penetracji, ja na przykład na E5 mam chyba 8 mm, nie więcej, 12 mm penetracji więcej i wszystko wejdzie. Też jest różnica, albo na tym dziale po prostu tyle losuję. Bo teraz na przykład też były bardzo małe obrażenia tam, 379. No właśnie, widziałem właśnie, że takie obrażenia to już jest normalnie jakaś masakra, jeśli chodzi o rozrzut tych obrażeń. Fakt, że biłeś, mimo wszystko, że ubiłeś z Golda, to powinno się w miarę łatwo przebić. Natomiast jak widać było,
To jest najbardziej denerwujące. Strzelasz dwa razy w to samo miejsce i za jednym razem wylosuje ci 500, a drugim razem 350, nie? A strzelasz w to samo miejsce, czyli de facto jest to samo, ta sama penetracja i wszelkiego rodzaju inne jakieś tam aspekty, jeśli chodzi o właśnie kwestię penetracji, a jednak losowania są no, śmieszne. W każdym razie średnia musi się zgadzać prawdopodobnie tylko dlatego, o to w tym wszystkim chodzi. Komet, no to tego się już nie musiałeś obawiać, bo komet to no, niestety nie ta liga, poza tym jedynie gdy mógłby cię objechać. Wiesz co, ten komet to wygląda raczej na bota niż Awkowicza, bo 38 WN8 na przy 7000 bitew to raczej jakiś taki prędzej bot niż Awkowicz. A ja już ogólnie grałem z tą lufą, co teraz mam, wiele bitew, bo też lubię jak Panterę dwójkę. Też miałem super bitwy. Robotki to jest sam. A, właśnie tak cię teraz dopiero zauważyłem. Masz pierwszą znakę biegłości na tym czołgu. To już dwie. To już są dwie? Ile ich tam jest? Dwa, trzy. Aha. Zdobyłem wczoraj, to ci pisałem też tą powtórkę. A potem poszedłem. To tam jeszcze jest druga bitwa przed tą, też 9000. A na mapie? Czekaj. Kurde, nie pamiętam. No i na trzy strzały i jest po komecie. Także ładna bitwa, ładnie tutaj wyciągnąłeś. Ta bitwa była z góry skazana, że tak powiem, na taką lekką porażkę, 43%. Ten twój team raczej ci nie pomógł. Chciałeś zaoszczędzić? Tak. Już no to pamiętam na Ruinbergu. Flankowałem T95 i tam też ogólnie flankowałem jak medem. Aha. Też fajna bitwa, tam plan oglądam. Może by jaki pluton, żeby się grać nauczyć? No jasne. O. I w tym momencie właśnie. Szkoda, że nie zramowałeś go, jak miał więcej HP w ZP, czyli byśmy mieli tak naprawdę daje się ramować tym czołgiem. I teraz tak, oznaka mistrzowska. Dostałeś opanowanego Radleya Waltersa, duży kaliber, specjalista oraz stalową ścianę. Aż jestem ciekawy, ile przyjąłeś. 9250 damage'u, 9 fragów i ponad 1851 expa. No całkiem, naprawdę exp potężny. Garz bez premki, mówisz, że koniec wydawania? Nie, będę grała chwilowo, tak jestem, a za chwilę jadę znowu. A, rozumiem. Czyli nie ma w tym momencie sensu, żeby cokolwiek wykupywać. Czyli tak, 24 ty strzały oddałeś, czyli zrobiłeś 9200 i 24 strzały cię nie spenetrowały, czyli wyszło tak mniej więcej na zero. I 8140 zablokowałeś przez pancerz. Także bitwa naprawdę, 32000 jeszcze na plusie. Fajna bitwa, 12 minut trwająca i powiem szczerze, pokazuje rzeczywiście jak bardzo OP ma pancerz ten czołg i rzeczywiście jeżeli nie trafi się jakiś bardzo mocno ograny, ewentualnie już taki gracz, który jest w stanie strzelać po weak spotach, to raczej w większości na takich średnich graczy jesteś w stanie wyjeżdżać właśnie tak jak teraz przeciwko tym ósemkom i na, że tak powiem, odważnego, nie? No właśnie, często jest takie losowanie na dziewiątki, ósemki. To śmiało można jechać przed siebie. Chociaż teraz się tak, jakby to powiedzieć, skampiłem za tą skałką na początku. Obawiam się, że tyle tych czołgów jest tam, bo to w końcu tyle damage'a do odlepienia, a ja mam 13 sekund reloadu. No dokładnie, tym bardziej, że wiesz. Jak bym grał, to bym ich obijał szybciej. To się tak nie ma. No, Conqueror naprawdę, reload świetny, świetna lufa, także dlatego mówię, że jeden na jeden z Conquerorem mógłbyś mieć lekkie problemy, ale to rzeczywiście musi być dobry gracz, nie? No. No dobra. Pozdrawiasz? Rutika, tak? Który polecił mi tą lufę, jakby powiedziałem, wreszcie odblokował. Bo tak to stwierdziłeś, że nie będziesz odblokowywał, czy? Chciałem powolutku gwiazdki zbijać i to, a graliśmy akurat pluton dziewiątkami chyba.
A to odblokuje i gramy. Aha. I ja tamty paru poszło. Dobrze, słuchaj, możemy zrobić ten sposób, że umówić się na nagranie tamtej następnej bitwy, jeżeli widzowie będą chcieli, żeby ją również zobaczyć. No, a teraz nie przedłużamy. Dzięki i do usłyszenia. Trzymajcie się.